Witamy na studiach. Teraz będzie totalna wolność. Rodzice nie mogą przebywać na terenie kampusu. Mam klucze, chłopaki. Chodźmy. Mam nadzieję, że dostaniemy najlepszy pokój. Już prawie jesteśmy. O nie, jest zajęty. A może ten pokój? Znowu nie. Ale muzyka jest świetna. Chodź, Marcin. To jest nasz pokój. Otwieraj. Yes. Wow, nowy dom. To będzie kawalerski kwadrat. Yeah. Ej, ale gdzie są łóżka? Gdzie jest wszystko? Nie ma tu nic oprócz śmieci. Co zrobimy, chłopaki? Zbudujemy je oczywiście. Co myślicie? Świetnie, Marcin. Do roboty. Chłopaki są gotowi na swoje wyczyny budowlane. Przygotujcie narzędzia i trochę cierpliwości. I zbierzcie się na odwagę. Zróbmy to! Plac budowy musi być czysty. Ale najpierw posprzątajmy bałagan. Te deski staną się prawdziwym łóżkiem. Zmierzmy je i wytnijmy. Patrz i ucz się, Lej. Wow. Łatwizna. Yeah. Każdy może to zrobić. Dobrze, drewniane półprodukty są gotowe. Co dalej mamy w planie? Teraz robimy ramę. Wiercimy tu, tu i tam. A potem składamy części ze sobą. To jest jak zestaw Lego dla dorosłych. Hey! Denis bierze sprawy w swoje ręce. To prawdziwa złota rączka. Ale jest za wcześnie na świętowanie. Zróbmy ściany boczne. Jedna jest gotowa. Łóżko musi być bardzo mocne. I nie ma barier dla prawdziwych budowniczych. Dźwięk piły jest taki orzeźwiający. Brzmi prawie jak muzyka. Chodźmy! A teraz podnosimy. Idę, chłopaki! Tak, tędy! Przykręcamy z jednej strony, a teraz z drugiej. Nieco wyżej, Marcin. Jak sobie życzysz, Denis? Teraz to wygląda bardziej jak łóżko. Świetna robota. Ale to nie koniec, chłopaki. Za mną! Sklejka jest na swoim miejscu. Okej, zobaczmy. Przetnijmy to. Z przyjemnością. Najważniejsze to nie pomylić rozmiaru. Najpierw narysujmy linię, a potem piłujemy. Praca w sam raz dla Marcina. Jest władcą piły. Dawaj, Marcin. Wierzymy w ciebie. To wszystko. Łóżko jest zmontowane. I jeszcze kilka wkrętów samogwintujących dla pewności. Jak dostać się na drugie piętro? Będziemy potrzebować drabiny. Tak, trzyma się! Nie zapomnij o materacach, Denis. Już tu są, Marcin. Och, budowa jest wyczerpująca. Czas odpocząć. Ups, zapomnieliśmy o czymś. Denis, musimy pogadać. Mam łóżko. Ty też. Gdzie położymy się spać? Zgadza się, Marcin. Ich przyjaciel nie ma łóżka. To poważna sprawa. Musimy mu pomóc. Denis! Myślisz o tym, co ja? Wiadomo. Potrzebujemy dodatkowego piętra w piwnicy. I niech trzecie łóżko będzie łóżkiem rozkładanym. Minimalna przestrzeń. I maksymalne wykorzystanie. Złóżmy kilka drewnianych ram, a następnie przymocowujemy do nich koła. Wszyscy budowniczy są dorośli. Jestem tutaj, Denis. Chodź. Idę, Marcin. Wykonaliście świetną robotę. Odpocznijmy. Aha, teren czysty. Lej ma poważne sprawy do załatwienia. Sekretny sejf. Zobaczyłem dziurę w łóżku. I gotowe. Umieść gadżety w kryjówce. Przykryj ją materacem, a nikt nic nie zobaczy. Łatwizna. Najtrudniejsza część się skończyła. Ale w tym pokoju brakuje koloru. Przestańcie tak siedzieć, chłopaki. Denis wybiera zieloną farbę. Jak murawa na boisku do piłki nożnej. Z kolei Marcinowi bardziej podoba się kolor czerwony. Projektowanie przeciwpożarowe. A łóżko Leja będzie białe. Doskonały wybór. Kolorowe łóżko to zupełnie co innego. Pokój jest o wiele fajniejszy. Denis to prawdziwy mistrz. Tyle trofeów! Każdy powinien je zobaczyć. Tyle, że nie ma ani jednej półki. Nie ma problemu. Zróbmy półkę. Dla budowniczego to nic wielkiego. Przymocuj półkę do ściany.
Teraz jest dużo miejsca. Sportowiec również potrzebuje lustra, żeby mieć oko na swoją formę. I oczywiście plakat twojego idola. To najlepsza motywacja do osiągnięć sportowych. O tak, taki właśnie jestem. A tak przy okazji, dziewczyny, jestem wolny. Denis znowu swoje. Ale dekorowanie pokoju nie jest złym pomysłem. Marcin też ma kilka pomysłów. Zacznijmy od taśmy LED-owej. Przymocuj ją w kształcie błyskawicy. Właśnie tak. Hej, dalej! Idealnie! Wszystko działa! Teraz możecie robić koncerty w pokojach. Marcin to gwiazda rock'n'rolla. Dobrze, gitara. Niech będzie jak najbliżej. Zróbmy do tego specjalne uchwyty. Przymocujmy metalowe rogi do ściany. I przetestujmy je. Idealnie. Aby uzyskać pełną harmonię, potrzebujesz swoich ulubionych plakatów. Na drugim piętrze rządzi muzyka. Ale to nie wszystko. Żarówki nie powinny tak leżeć. Uwielbiam styl a la loft. Teraz jest idealnie. To nie w porządku. Przyjaciele mają pełne feng shui. A miejsce Leia jest zupełnie puste. Co tu zrobić? Mam pomysł. Niech łóżko ma granice. Ale nie będą proste. Będą wyglądać jak u władcy. Stwórzmy projekt. A następnie przymocujmy deski do łóżka. Pomysł wypalił. Żeby nie zgubić długopisów, potrzebujemy kubków. Będą tutaj. Ale Lej wciąż ma mnóstwo książek. Co z nimi zrobić? Wyobraźnia nie ma granic. Spinacze zawsze pomagają. Teraz cały asortyment jest na wyciągnięcie ręki. Nie ma już przeszkód w studiowaniu. Każdy ma swoją przestrzeń. Róbcie co chcecie. Możesz nawet grać w piłkę. Ups. To był wypadek, Lej. Szczerze. Wszystko jasne. Przyjaciel potrzebuje obręczy do kosza. A Lej zamierza ją zrobić. Sklepy od toalety. O tak. Pierścień będzie tutaj? Prosto i gustownie. A co najważniejsze, to nic nie kosztowało. Dzięki, Lej. Jesteś prawdziwym przyjacielem. Wszystko musi być prawdziwe. Dlatego nie obejdzie się bez siatki. Obczaj to, Denis. Jesteś moim bohaterem, Lej. I rzut! Bezpośrednie trafienie. Brawo, Denis. Możesz tworzyć muzykę przez cały dzień. Brakuje tylko perkusji. Ale muzyk zawsze ma plan awaryjny. Są puste wiadra. Brzmi dobrze. To powinno wystarczyć. Oklej wiadra taśmą klejącą. I ustaw drewniany statyw. Ta konfiguracja nie może obejść się bez talerzy. Gotowe. A co z pałeczkami? Marcin ma wszystko. Pałeczki, nadszedł wasz moment. Niech rozpocznie się próba. Raz, dwa, trzy. Lecimy. Juhu, ale klimat. Czy na studiach zawsze zadają tyle lekcji do odrobienia? Mam tego dość. Zajęcia są zbyt nudne i to jest za trudne. Co tu robić? Oczywiście poproście przyjaciela o pomoc. Spójrz, Lej. Nic nie kumamy. Pomóż nam. Prosimy. Chłopaki, potrzebujemy tablicy. Będzie przy łóżku. Będzie składana w górę i w dół. Zróbmy uchwyt. Przymocujemy go do łóżka i zainstalujmy płytę. Teraz możemy się uczyć. Zapiszcie to. Bez rozpraszania się. Możesz zwolnić, Lej. Przedmioty ścisłe są trudne. Nie każdy to potrafi. A może zrobimy wieczór filmowy? Będzie fajnie. A każdy film będzie ciekawszy z popcornem. Moja kolej, Marcin. Dobra, masz. Pyszne. Przekaż dalej. A Marcin też nie będzie się nudził. Ma ważną misję. Przekazywać smakołyki. Stój! Nie jestem twoim dostawcą. Rozumiesz? Dobrze. Potrzebują windy. Kilka minut i uchwyt jest gotowy. Będzie na najwyższym piętrze. Przełóżcie linę przez koło i zawiążcie wiadro popcornu. Cud technologii działa. Nareszcie możemy obejrzeć film w spokoju.
Miasto zasypia, budzi się mafia. Wszystko jasne. Przyjaciele śpią jak dzieci. Nie przeszkadzajmy im. I nadszedł czas, aby Lej odwiedził swój tajny sejf. O tak, słodycze tu są. Czas na nocne przekąski. Ale papierki od słodyczy szeleszczą tak głośno. Każdy by się obudził. Co za zdrada. Czy tak robią przyjaciele? Czas dać mu nauczkę. Czy twoja mama nie nauczyła cię, że trzeba się dzielić, kolego? Jasne, chłopaki. Smacznego. Tak jest, Lej. Sprawa załatwiona. Żadnych więcej tajemnic wśród przyjaciół. Pokój jest okej. Czas zadzwonić po gości. Wszyscy są zaproszeni. Czujcie się jak u siebie, kochani. W tym pokoju znajdzie się coś dla każdego. Na trzecim piętrze gramy w piłkę. I podziwiamy puchary. Prawdziwi muzycy gromadzą się na drugim piętrze. To świetny duet. Myślę, że na pierwszym piętrze pachnie miłością. Szkoła łączy serca. A co najważniejsze, jest cała masa smakołyków. Wow. Chwila. A gdzie są naprawy i meble? Rodzice obiecali nam nowy pokój. A tu jest totalny bałagan. Tak, rodzice najwyraźniej przesadzili z nowym domem. Ale wciąż jest wyjście. Nie panikujcie, dziewczyny. Same wyremontujemy ten pokój. I możemy poszukać pomysłów na projekt w internecie. Co myślicie o tym projekcie? Wygląda świetnie. Zacznijmy od razu. Młode budowniczki mają dużo szczęścia. Jest tu dużo materiałów budowlanych. Zacznijmy od najważniejszego. Zróbmy stelaż do potrójnego łóżka piętrowego. W końcu przydały się lekcje piłowania taty. Lucy i Magda będą składać ramę. Muszą pamiętać, żeby za mocno jej nie przyciąć. Na budowie zawsze przyda się miarka. Dziewczyny ciężko pracują. Są urodzonymi budowniczymi. To właśnie oznacza bycie prawdziwym zespołem. Trzymaj to, Lucy. Chodź, siostrzyczko. Ustawimy to tutaj. A to zdjęcie powinno być tu. Te trzy siostry są tak różne. To trudne, ale wygląda na to, że nic się nikomu nie stało. Rama części sypialnej jest gotowa, więc zacznijmy budować pierwsze piętro. I będziemy potrzebować tych palet. Mamy te duże ławki. Chodźcie szybko, dziewczyny. Musimy się naradzić. Zrobimy mini salon na pierwszym piętrze. Dobry pomysł, Pola. Od czego zaczniemy? Zróbmy biurko dla naszej prymuski Magdy. Baza już jest. Wystarczy pomalować. Powinna być różowa. Do pracy, dziewczyny. Przy tym biurku możesz odrabiać lekcje i urządzać herbatki. Piękne i praktyczne. A teraz zaprojektujmy łóżka. Trochę sklejki, młotek i gwoździe. To wszystko, czego potrzebujesz. Trojaczki mają już prawie wszystko gotowe. A teraz przetestujmy nasze inteligentne łóżko. Tak, mechanizm działa. Przejdźmy na drugie piętro. Zacznijmy od naprawienia tych belek. Dobra robota, Magda. Brawo. Ale jeszcze się nie odprężaj. W projekcie było trzecie piętro. Lucy i Pola zrobią teraz wszystko. Dobrze, że nowy dom miał te materace. Nie obeszłoby się bez nich. Możecie teraz spać na tych łóżkach. W międzyczasie Magda wykona dekorację stołu. Świetnie sobie radzi, ale siostry mają lepsze rzeczy do roboty. Projektują tanią windę dla Lucy. Szachownica z taśmy maskującej? To oryginalny pomysł. A metalowa rura jest już na miejscu. Pozostało tylko to naprawić. Hurra! Wspinaczka na trzecie piętro to prawdziwa przygoda. Już tam jestem. Lucy, tu jesteś. Cześć! Ale wciąż jest dużo do zrobienia. Idziemy dalej. Te ławki są strasznie niewygodne, prawda? Lucy, trzeba je trochę zmiękczyć. Chodźcie za mną. Poduszek nigdy za wiele. Tak jest znacznie wygodniej. A Magda ma już gotowy stół do szachów. Wygląda cudownie. Zagramy w szachy, dziewczyny? O, to świetnie. Zróbmy sobie przerwę i zagrajmy. Pola gra białymi. Szachy to poważna gra. Napięcie sięga zenitu. Nerwy na krawędzi? Kto wygra tę walkę? Nikt nie pokona Magdy w szachach. Szachmat, siostro. Dobrze, żadnych więcej gier umysłowych. Czas zabrać się do pracy. Pomalujmy nasze łóżko. I niech każdy wybierze własny projekt. Magda będzie miała białą przestrzeń. Pola różową. A Lucy wybiera czerń.
Praca w re. Lucy już zaczęła swój odważny projekt. Na pierwszym piętrze rządzi słodycz. Ale ta biała ściana wydaje się trochę nudna, prawda? Właśnie tego jej brakuje. Dla pewności wzmocnijmy to śrubami. Teraz możemy rysować na tablicy, a Pola może użyć tej drabiny. Teraz łatwo jest dostać się na drugie piętro. Dalej, Lucy, pociągnij! Oto bajeczny wystrój. Pokój będzie teraz wyglądał zupełnie inaczej. O, jest tak późno. Prześcieradła, tego brakowało. Dobranoc, dziewczyny. Zgadza się, to był bardzo pracowity dzień. Czas się przespać. Składamy nasz stolik do gier. Opuszczamy łóżko i gotowe. Słodkich snów, siostro. To twój koc, a ja idę do siebie. Trojaczki świetnie się dzisiaj spisały. Ale praca będzie dalej trwać od rana. Nie wszystko jest jeszcze gotowe. Pierwsze piętro poświęcone jest nauce. Teraz jest tu tak przytulnie. Magda zna się na naukowych wnętrzach. Wiedza jest na pierwszym miejscu. A na drugim piętrze brakuje słodyczy. Dodajmy te różowe zasłony. I więcej brokatu. A na ścianie powiesimy naszych największych idoli. I niech te błyszczące serca dopełnią wnętrze. Rezultat jest różowy, miękki i puszysty. A trzecie piętro będzie ciemnym królestwem. Tak jak lubi Lucy. Ale trochę światła nie zaszkodzi. Te czarne światełka idealnie pasują do projektu. I kilka drobiazgów dla harmonii. Wyszło w sam raz. Chodźcie, dziewczyny. Herbatka czeka. Świetny pomysł na śniadanie. Już idziemy. Smacznego, dziewczyny. Pyszne. Jesteś cudotwórczynią, Magda. Dziewczyny, po śniadaniu musimy odrobić lekcje. Gotowe? Oczywiście, siostro. Wyjmijmy książki. Magda jest niepoprawna. Ona wciąż chce się uczyć, ale to strasznie nudne. Pola, może uciekniemy? Chciałabym, Lucy. Niestety wszyscy uczniowie wyjechali. Hej, poczekajcie na mnie! A może złożymy wizytę na drugim piętrze? Tu jest tak miło. To są prezenty dla was, dziewczyny. Przymierzcie je. A teraz dla zabawy zróbmy makijaż. Pola jest w tym dobra. Nawet Magda zapomni teraz o nauce. Podoba ci się, siostrzyczko? O mój Boże! Ale to nawet ciekawe. Dziękuję, dziewczyny. A co powiecie na wizytę na trzecim piętrze? Niesforna Lucy świetnie się tu bawi. Zacznijmy od konsoli. No dalej, dziewczyny. Dacie radę. Dalej! I mamy remis. Trzecie piętro to strefa gier. Jak podzielić się zabawką? Oczywiście bójką. Ups, odleciała. Ale Magda dopilnuje, żeby wszystko było w porządku. To ciekawa gra. Wsiadaj do kosza. Ciekawe, kto wygra. Lucy czy Pola? Dziewczyny, to wasze muszelki. I zaczynamy grę. Jest tak gorąco. A Lucy ma pierwszy punkt. Ale Pola tak łatwo się nie podda. Jeszcze jedna próba. To nie ma sensu. Lucy jest w tym najlepsza. Mamy zwyciężczynię. I zasługuje na specjalną nagrodę. To dla ciebie, siostrzyczko. Za niesamowitego cela. Ale będą też nagrody pocieszenia. Pola nie starała się tak bardzo na darmo. Zróbmy sobie krótką przerwę od gier i zjedzmy przekąskę. Magda ma przerwę techniczną. Kto jest makołyki? Podziel się, Magda. Jasne, Lucy. Częstuj się, ale nie tak łatwo dostać się na trzecie piętro. Co tu robić? Potrzebujemy mini windy. Łatwiej się nie da. Przymocujmy ją do łóżka. Niezawodność jest najważniejsza. A potem budujemy koszyk. Łap to, Magda. Winda jest już na miejscu. Musimy przygotować smaczną paczkę dla siostry. Gotowe. Pociągnij, Lucy. O tak, smakołyki są już na miejscu. Winda to bardzo przydatna rzecz. Hej, Lucy, ja też chcę ciastka. Jeśli nie chcesz dzielić się słodyczami, musisz wymyślić zabawny dowcip. Złap to, Pola.
i smacznego! Slime! Klasyczna Lucy. Wielkie dzięki, siostrzyczko. Dowcip okazał się sukcesem. Rodzice w końcu wrócili. Dziewczyny, jak to wymyśliłyście? Wygląda świetnie. Na trojaczki można liczyć. Ze zrujnowanego pokoju zrobiły 3-piętrowy pałac. Dziewczyny, mamy dla was niespodziankę. Będziecie bardzo podekscytowane. Poznajcie swoją nową siostrę, Kingę. To niesamowita wiadomość. Będą musiały zbudować czwarte łóżko. Ale trojaczki na pewno sobie poradzą.